Na tą chwilę ta już perspektywa Unii Europejskiej, czyli Regionalny Program Operacyjny, to jest końcówka naszych środków, to mamy 6,7 miliona złotych i te środki są przekwalifikowane na właśnie przeprowadzenie szkoleń dla obywateli Ukrainy, którzy już podjęli pracę, ale chcą się specjalizować kompetencyjnie i językowo. Osoby, które już są u nas, które no, szukają pracy, jak im pomożemy językowo, to oni bardzo szybko swój potencjał wiedzy informatycznej, medycznej przeniosą na pracę zawodową i wspomogą naszych pracodawców, nasze miejsca, ale też naszych obywateli. Czy przedsiębiorca, który zatrudnia obywatela z Ukrainy i ma problem z dostosowaniem jego kwalifikacji do swoich potrzeb, a szczególnie właśnie znajomość języka polskiego, może skierować takiego pracownika ukraińskiego na szkolenie językowe lub zawodowe, lub jednocześnie obie formy.